Szanowni Państwo, przyjechaliśmy dzisiaj tutaj do Was, żeby bardzo wyraźnie powiedzieć, że trzeba budować polski przemysł. Trzeba dać szansę polskiej gospodarce, bo to, co dzisiaj jest w Polsce potrzebne, to gospodarka oparta o rozwój polskiego przemysłu. To miejsca pracy, to szansa dla każdej miejscowości w Polsce. A tutaj przed nami jest najlepszy dowód, w jaki sposób zostały zmarnowane szanse i w jaki sposób wyrzucono pieniądze publiczne. Tutaj miała być piękna, wspaniała elektrownia. Dzisiaj mamy działkę, która jest porośnięta już w tej chwili krzakami, rosną drzewa i zostały zaangażowane w to środki publiczne, które ktoś uznał, że nie trzeba budować tej elektrowni, że nie trzeba inwestować. To jest uderzenie nie tylko w Ostrołękę. To jest uderzenie w całą polską gospodarkę. To jest uderzenie w polską energetykę. To jest uderzenie w polskie górnictwo. Dzisiaj Państwo pewnie słyszycie o tym, jak mówi się o tym, że trzeba likwidować polskie kopalnie, bo nie ma zbytu. Ja jestem z gminy górniczej, w której jest kopalnia Brzeszcze. I dzisiaj tym górnikom w Brzeszczach powiedziano, zamkniemy kopalnię, mimo że są złoże, że jest dobry węgiel, bo nie ma zbytu na wasz węgiel. A tu w Ostrołęce ten węgiel byłby przydatny. I byłaby i kopalnia, i byłaby elektrownia. Dlatego ja Państwu bardzo wyraźnie mówię i deklaruję. Zrobimy wszystko, żeby takie projekty, które są skierowane na budowę polskiego przemysłu, na polską produkcję, były realizowane. Polska jest dużym krajem. Polska ma ogromny potencjał i musimy dać sobie szansę. Wszystkie kraje europejskie dbają o rozwój swojej gospodarki w oparciu o swoją produkcję i o swój przemysł. To jest interes narodowy, którego każdy broni. To jest najistotniejsze. To są miejsca pracy, to jest szansa, perspektywa na to, żeby ludzie mogli zakładać rodziny, żeby mogli myśleć o mieszkaniach, żeby mogli myśleć o przyszłości swojej i swoich dzieci. Nie możemy się zgodzić na to, żeby ludzie z Polski wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy, skoro tutaj może powstać zakład, w której tą pracę znajdą. Brawo! W Polsce potrzebna jest rozmowa, dialog, w Polsce potrzebne jest porozumienie. Nawet jak są trudne rzeczy do zrealizowania, nawet jak są trudne rzeczy do zrobienia, to można to zrobić. Tylko musi być wola, trzeba chcieć i trzeba rozumieć, że jeżeli nie będziemy dbali o własny przemysł, o własną gospodarkę, to niedługo staniemy się państwem, w którym będą tylko montownie, hurtownie, a żadnej produkcji opartej o polską myśl technologiczną, a żadnej produkcji opartej o polską myśl inżynierską. Polskę stać na to, żebyśmy budowali dzisiaj polski przemysł, żebyśmy odbudowali polskie stocznie, żebyśmy nie zamykali kopalń, żebyśmy budowali polskie elektrownie. To wszystko jest nam potrzebne i tym powinniśmy konkurować. Czas wreszcie w Polsce skończyć z polityką likwidacji. Brawo. Drodzy Państwo, jeżeli wydaje się na coś pieniądze publiczne, jeżeli wydaje to jakikolwiek rząd, jeżeli wydaje też i samorząd, to jest coś takiego jak ciągłość władzy. Nie można niszczyć czegoś, co było dobre, co inni przygotowali, a przychodzą następcy i mówią, to się nie liczy. I czy to kosztowało 400 milionów, czy to kosztowało kilka milionów, czy nawet kilka złotych. Wszystko to, jeżeli zostaje odrzucone i wyrzucone do kosza, to jest marnowanie pieniędzy publicznych. I trzeba dzisiaj wreszcie z tym skończyć. Dlatego na tej działce powinna powstać nowa elektrownia w Ostrołęce i ja Państwu deklaruję, że powstanie. Bo ta elektrownia jest potrzebna dzisiaj tutaj w Ostrołęce, jest potrzebna na Mazowszu, jest potrzebna Polsce, jest potrzebna również i dla Śląska, żeby ten węgiel stąd przywozić, jest przede wszystkim potrzebna Polakom. Miejsca pracy, dobrze opłacane, koniec z umowami śmieciowymi. To jest nasza przyszłość. Tylko w ten sposób trzeba myśleć. Jeżeli dzisiaj, zwróćcie Państwo uwagę, jak to działa. Miała być elektrownia. Zrezygnowano z jej realizacji.
co się stało z linią kolejową, co mają dzisiaj powiedzieć kolejarze, co mają powiedzieć ludzie, którzy związali z tym przyszłość i budowali na przykład tutaj hotele, miejsca pracy, ci, którzy myśleli o tym, żeby budować tutaj mieszkania dla ludzi, bo wierzyli w to, że ten region się będzie rozwijał. Znika zakład, znika zakład pracy, znikają inne miejsca pracy w innych branżach. I trzeba wreszcie o tym zacząć mówić bardzo głośno i trzeba o tym pamiętać. Dlatego, proszę Państwa, trzeba mieć plan, trzeba mieć program. My taki program będziemy... Ja zaraz do Pana podejdę. Dobrze? Jeżeli Pan pozwoli, ja zaraz zajdę, zaraz porozmawiamy. Szanowni Państwo, trzeba mieć program, trzeba mieć harmonogram działania. My to mamy. W tej chwili nasi eksperci przygotowują program, który na początku lipca zostanie Państwu zaprezentowany. I tam bardzo ważnym elementem tego programu jest budowa polskiego przemysłu, reindustrializacja, powrót do tych dobrych tradycji, które sprawiały, że w Polsce przemysł nie tylko, że się rozwijał, ale że szczyciliśmy się i tym, że polska myśl inżynierska była ceniona na całym świecie. I do tego trzeba wracać, dlatego że nie ma dzisiaj szansy na rozwój, nie ma szansy na myślenie o przyszłości polskich rodzin, jeżeli nie będzie dobrze funkcjonującego państwa, dobrze funkcjonującej gospodarki. Czas wreszcie pomyśleć o tym, ażeby z tego rozwoju gospodarczego, z którego w tej chwili korzysta tak naprawdę około 10% społeczeństwa, zaczęli korzystać wszyscy. To jest najistotniejsze. I zrobimy wszystko, żeby to zrealizować. Ja bardzo Państwu serdecznie dziękuję za Waszą wytrwałość, za Waszą determinację. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj tym wszystkim, którzy myślą o tym, żeby nie pozwolić, aby ten projekt został zaniechany. Wierzę w to bardzo głęboko, że już wkrótce będziemy wszyscy mogli się cieszyć z tych decyzji, które będą powodowały, że zamiast tych pięknych, co prawda, drzew zaczną rosnąć tutaj bloki nowej elektrowni. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeżeli Państwo pozwolicie, zejdę teraz do Państwa, porozmawiamy. Wszystkiego dobrego.